kpina między Krzysimirem, Trąbą Powietrzną i Anarchią, kolejny twórca, który kradnie content od innych, a co gorsze zgrywa cwaniaka. A gra Kinitopet stała się nowym trendem i coraz więcej osób decyduje się w nią zagrać. Co to jest? Witajcie, ja jestem Cepotwór i miło mi was powitać w kolejnym materiale newsowym na tym kanale. Tak jak wam wspominałem, na koniec tego filmu pojawi się specjalny bonus w postaci kontynuacji mojej gry w Poppy Playtime Chapter 3. Będzie to chyba ostatnia taka kontynuacja, ponieważ wcześniejsze progi lajków z materiałów newsowych dobiliście bez problemu. Jednakże chciałbym rzucić wam ponownie wyzwanie. Jako że z odcinka na odcinek rośniemy w siłę i mamy coraz większe przebicie, spróbujmy przebić barierę 5000 polubień. Jeżeli się to uda, postaram się na następny film przygotować coś ciekawego, a pomysły, co by to mogło być, możecie pisać w komentarzach. A myślę, że zacząć należałoby od serwera Tobiasza i nowości, które pojawiły się w tym temacie. Od czasu mojego ostatniego odcinka bowiem dostaliśmy kolejne ogłoszenie na Discordzie tobiasz.net. Odbyły się pierwsze beta testy, zostały przedstawione graczom obowiązujące zasady na trybie wojen gildii, limity koksów, refów i pereł, balansy efektów, bikony. A co ciekawe, oficjalnie start trybu ma się odbyć już w ten piątek. I to, co przykuło moją uwagę, to fakt sprecyzowanych reguł odnośnie rangi medialnej. Jeżeli chodzi o serwer rapy, z tego co mi się wydaje, nigdy nie było to jakoś mocniej ujednolicone. Jeżeli się mylę, możecie mnie poprawić. Natomiast ciężko było tam uzyskać rangę twórca. Tutaj natomiast jest zupełnie inaczej. I z postu, który dodał Tobiasz, dowiadujemy się, że aby mieć rangę media, trzeba posiadać minimum 5000 subskrypcji. Jednakże spokojnie, żebyście się od razu nie podpalali. Jest również podpunkt, który świadczy o tym, że każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Jestem ciekaw, jak cały serwer wypadnie zasięgowo. Czy widzowie ponownie zaufają Tobiaszowi i tak licznie wejdą na jego serwer, jak to było jeszcze przed wyciekiem na rapach. Czas pokaże. Na pewno będziemy sobie temat śledzili i aktualizowali. A jak już mówimy o aktualizacjach, to muszę tutaj powiedzieć wam o moim serwerze, który takową właśnie przeszedł. Na trybie Box PvP wleciał potężny update od Sigmy dla Sigmów. I tak naprawdę większość tego update'u opierała się o wasze propozycje. Z najważniejszych rzeczy pojawiła się nowa mapa na strefie PvP z wieloma urozmaiceniami, trapami, 5 nowych zestawów setów, boost ekonomii, nowy NPC Bossman, kryształy Arkeusa, które pojawiają się na mapie co 30 minut i można wymieniać je na klucze, tudzież specjalne losowania. Także jest naprawdę ciekawie. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś rozgrywki, to serdecznie cię zapraszam. Nowości pojawiły się również na trybie Rust na Anarchii, na drugim sezonie. Z ciekawych rzeczy, które warto wam tutaj przedstawić, dla osób, które jeszcze o tym nie słyszały, doszły dwie bezpieczne strefy, których nie było na pierwszym sezonie. Arsenał bojowy, czyli można powiedzieć takie zrzuty, które dają wam po prostu w losowym miejscu na mapie jakieś fajne przedmioty. Nowy poziom, jeżeli chodzi o ulepszanie ścian, w tym przypadku netherite'owy. Mają one 5K życia, więc to jest giga dużo. Jeżeli ktoś grał w tryb Rust, to będzie wiedział, co chodzi. No i z takich też ciekawych informacji, ulepszony anarchiczny set. Powiem wam szczerze, że miałem przyjemność zagrać sobie na tym drugim sezonie Rasta. Pewnie was nie zdziwię, natomiast nie jest to tryb dla mnie. O wiele lepiej odnajduje się m.in. na boksie, czy też lifestyle'u. Natomiast w pełni rozumiem, dlaczego tak wielu graczy potrafi się również zajarać takim trybem. Bo w gruncie rzeczy jest naprawdę spoko zrobione. Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia na temat tego trybu w komentarzach i jakie zalety oraz wady zauważyliście. Teraz przedstawię wam informację, którą dostałem od jednego z was na Discordzie poprzez ticket. A mianowicie chodzi tutaj o specjalny przycisk od YouTube'a, który otrzymał twórca MrBeast za wbicie 200 milionów subskrypcji na swoim głównym kanale. Jest to customowy przycisk przedstawiający jego logo w trójwymiarze. Jimmy w związku z tą przesyłką nagrał specjalnego shortsa, w którym pokazał owy przycisk i co więcej skwitował wszystko w dosyć zabawny sposób, że następnym razem jak wbije 300 milionów subów i YouTube będzie chciał robić przycisk, to niech zrobi od razu więcej dla całej ekipy MrBeasta. Gdybyśmy kiedyś jeszcze dostali, moglibyście wysłać 6. Po jednym na głowę. Na 300 milionów wyślijcie 6. A jeśli chcecie pomóc sprankować YouTube, zostawcie suba. Będą musieli przysłać przycisk na 300 milionów. Jestem ciekaw, czy jak serio wbije te 300 milionów, to dostanie więcej tych przycisków. Zobaczymy. Coś czuję, że za jakiś czas będę was o tym informował. A poinformować wypadałoby również was o grze Kinitopet, którą na pewno chociaż raz w ostatnich dniach widzieliście. Czy to na TikToku, czy to na Twitchu, czy nawet na YouTube. Ponieważ gierka mocno spodobała się polskim streamerom, YouTuberom, czy po prostu graczom. Generalnie polega ona na interakcji użytkownika z wirtualnym asystentem o imieniu Kinitopet, który po prostu oferuje, powiedzmy, różnorodne funkcje. Generalnie wasz komputer, powiedzmy, zostaje zhakowany. Ale to nic nie zrobi, nie? To tylko gra, co nie? O k***a. Gierka potrafi wejść wam w jakieś foldery. K***a, gołe baby i cecuchy dorosłe milfy. K***a, zlikował mi foldery, co za z***a. Sama w sobie produkcja jest w zamyśle grą horror i powiedzmy takiego wirusa, a kończy się tym, że usuwamy tego Kinito i odzyskujemy dostęp do naszego komputera. Chyba pierwszym streamerem, u którego to zobaczyłem, był Multi. Natomiast jak się domyślacie, napędził on mocno hype na tą gierkę. Jeżeli ktoś przed nim to nagrał, to spokojnie, nie przeczę, że tak było. Natomiast ja po prostu
prostu zobaczyłem to u niego. Zanim przejdziemy jeszcze do głównych tematów tego materiału, wspomnę tylko o tym, że Czajnik wypuścił wreszcie ten odcinek z TNT. Jeżeli chodzi o jakość całej produkcji, montaż, prowadzenie samego filmu, nie było to dla mnie zaskoczeniem, że jest to na naprawdę wysokim poziomie. Natomiast zaskoczyło mnie zupełnie co innego, a mianowicie to, że sam Friz skomentował Czajnikowi ten film, napisał kawał dobrej roboty, świetne pomysły, montaż next level GZ. W filmie zostały również oficjalnie przedstawione i zaprezentowane lody Czajnika, czyli jego nowy produkt spożywczy, który współtworzy wraz z marką Hortex. Są to mystery lody, czyli tak naprawdę kupujecie sobie loda i nie wiecie, jaki smak tego loda dostaniecie. Mają one w środku nadzienie. No tak podsumowując, to ciekawy produkt. Sam na pewno chętnie sobie go spróbuję. Natomiast co przykuło moją uwagę, to Czajnik w bardzo dziwny sposób zrobił lokowanie Hortexa, bo na przykład logo Hortexa pojawiło się na wężu na początku materiału, co też zauważyli widzowie. A no i ciekawym fragmentem jeszcze było, jak było już takie, wiecie, typowe lokowanie, napis na dole, by ludzie nie kradli lodów z Biedronki. To też był taki smaczek. A co do samego wybuchu, na filmie pojawiła się rzecz jasna adnotacja, że wszelkie przepisy prawne zostały spełnione. No jak sami wiecie, chwilę przed publikacją tego filmu zrobiła się z tego wybuchu niemała afera. Ale to już mówiłem wam we wcześniejszych materiałach. Teraz przejdziemy do sytuacji między Krzysimirem, Trąbą Powietrzną, a Peterem i serwerem anarchia.gg. Ogólnie zacząć by wszystko należało od momentu sobotniego live'a Trąby, w którym to ten zdedał w trapie, odsuł graczy i stracił swój totem ułaskawienia. Już wtedy nie krył on swojej frustracji. Nie miałem motyki do tych bloków z Netheru. Nie wiem, jak wyjść z tego, wiesz? Ale to, co miało wydarzyć się następnego dnia na kolejnym jego live'ie, mogę chyba śmiało powiedzieć, że zaskoczyło wszystkich. Ponieważ Trąba ponownie tepnął się do tych graczy, tylko tym razem role się odwróciły i zginął jeden z graczy, który wcześniejszego dnia go pokonał. Przy całej akcji uczestniczył Krzysimir, czyli youtuber, którego możecie kojarzyć z innych moich materiałów newsowych, do jego zalotów do administratorki serwera Mindstar. Co z nic tysią? Zbudowałem z nią McDonalda na boksie. Jak ja widzę kobietę, to ja już ceku nic, nie, nawet nic nie powiem. Nie, co się za nadzieje. Jak i różnych piosenek. Tysia, kocham się bardziej niż te zwykłe hamburgery. Czy bardzo swego czasu popularnej, smutnej reakcji na stracenie kilofu 633. Mam miał tę szóstkę, ale no oddaj mi tą szóstkę. Natomiast Trąba podczas live'a połączył się z Krzysimirem na Discordzie. Krzysimir, gdzie jest Krzysimir? Tu jest Krzysiu. Dzwonimy do Krzysia. I to, co tam przez te 30 minut się działo, stwierdziłem, że postaram się wam podsumować. Krzysiu, pochwal się, co wy odpierdoliście. Krzysimir mówił tam między innymi o wycinaniu graczy. Czego chłopa wyciąłem? A wiecie, że karma do was wróciła za wycinanie, bo ja wiem, że ten random wycina. Ale zamknij się, nie odzywa się. A wiesz, że będziesz chyba na debilu zagranie, jak on wycina z nim, więc z nim nie graj. Ale czy ja z nim gram? A co? A co przed chwilę robiłeś? O taczce, z którego Trąba zdobył naprawdę kozackie przedmioty na anarchii. A taczka tam pewnie płacze, co? No ja wiem, no mówię, że koniec edycji, zobie. A co on jeszcze miał w ekwipunku? Bo ja chyba z niego zapałem wszystkie najlepsze itemy. I o tym, że to jest gracz, który wycinał, potencjalnie skamował innych graczy na te SMS-y ze swoją ekipą. Ja wiem, dlaczego ty się z nim kolegujesz, bo on wycina, no. Wiem o tym, no. A SMS-ki to co? To tam tirarira. No pewnie jeszcze skamuje, no to jest... No mówię, nie graj z takimi osobami, Krzysiu. Na tym gadanie Krzysimira się nie kończyło. Powiedział, że Anarchia to gówno serwer. A Krzysiu, a czemu przyszedłeś na lepszy serwer? Na gówno, na którym połowa osób to cheaterzy i nie da się tu grać, bo każdy ma tracer. Słyszeliście, co powiedział? On ma twórcę, przypominam! I w tym momencie robi się totalnie ciekawie, ponieważ okazuje się, że na live'ie Trąby jest również Peter, czyli właściciel Anarchii. No kurwa, Peter na live'ie, panie go Peter. To jest ban za nic. Krzysimir powiedział również, za co ma twórcę na Anarchii, pomimo stałej współpracy z Mindstarem. Ale już zaraz ty będziesz na serwerze, mi się wydaje. Będę, ale mi pewnie może twórca zabiorą, ale ta twórca mnie boli. Ale dobra, wiesz, ja powinienem zatrzymać twórcę. Gadałem kiedyś z Dexim, Peterem i tego, i w ogóle oni się mnie zapytali, co dodać na boksa, a ja, jako konkurencja na Mindstarze, i tak im pomogłem, bo byłem bardzo miły. Ale jeśli mi dadzą, zabiorą rangę, to ja będę wiedział, że oni są śmieciami, a jeśli mi nie zabiorą, to będę wiedział, że są okej. Okay. Finalnie Peter napisał, że odbiorą mu rangę twórca, że jak potem zobaczycie, się stało. W rozpatrzeniu osobnika Krzysimir podłogę ty stwierdzono, że nie nagrywa on filmów z Anarchii, dlatego ranga twórca zostaje odebrana. Po czym ten skwitował to tymi słowami. Dobra, to gram na odpierdców. Tu, od dziś. Zaczynam. Zaczynam grę. Nawet chyba nie zaczniesz, mi się wydaje, młody. Nie wiem, czy Krzysimir zdawał sobie sprawę, że jest na żywo, czy na pewno przemyślał wszystko, co mówił. Dobra, ale się teraz kurzyłem. I ja im pomogłem coś z serwerem zrobić. A oni się bardzo nieładnie zachowali. Że naprawdę nie fajnie i jeszcze są dowody, że twoi widzowie ditosują. Bo on nagle...
No, tepasz się? Robisz takiego debila z siebie. Dobra, dam się tylko dwie części. Peter potem dalej poddymiał na czacie. Napisał, że Krzyśmirowi była proponowana współpraca. My cię proponowaliśmy współpracę, ale Diaksawir przekupił cię AirPodsami. Dobra, oj, po pierwsze. No i po tym Krzyśmir się odpalił. Uważaj, kurwa, na słowa. Zostały dane jakieś tam AirPodsy. Dzięki za piątkę. Za nagranie filmów ze SkyPP albo ze Skygena. A ja mam normalną stawkę pieniężną i jest i majster jest lepszy, bo mi więcej płacą niż... Do tego jeszcze wbiła mu mama na pokój. Nalot na pokój, nalot na pokój. Dobrze mamo, no. Nie krzyż tak. Nawiązał do swojego brata, czyli do strychy. Mój brat gra legitnie i tam tyle Steve'ków ma takie fajne itemy. Tak się łatwo wzbogacić. Strycha ma bana, więc i tak możesz mówić. Który jakiś czas temu został permanentnie zbanowany na anarchii za współpracę z gościem, który w sumie sami posłuchajcie. Jak to się stało, że... No tam nagrałem odcinek z klanem i oni tam dedosowali i no dostałem bana. Lecz szczerze mogę powiedzieć, że nikogo nie zabiłem i nawet nikogo nie wycięli, tak szczerze. Mieli maszynki i wszystko, ale ja w ogóle nie brałem w tym udziału, ale wiedziałem. Peter również powiedział o wycieku na rapach, jak to odbiło się na problemach m.in. na anarchii. Krzyśmir, by dostać jakieś itemy z taczki, zaczął szantażować Trąbę, że jak nie da mu itemka, to dostanie bombę. Jak się wyjdzie z serwera, albo jak się wisi, to temu łaskawienia ci nie zaliczy, więc... Jak się wisi. Czekaj. No i reakcja oczywiście na to Trąby była oczywista. Krzysiu, debilu, ja mam kurwa 3 routery w domu, 3 kurwa światłowody, ale więc jestem cały czas na VPN-ie. Elo, jak mimo takiej rzeczy, kurwa, się jesteś pierdolony, weź spij. Dalej. Peter Bana. Elo. Nie. A finalnie na czacie Trąby pojawiła się ankieta, w której to widzowie głosowali o banie oraz odebraniu rangi Krzyśmirowi. Ankieta jest jednogłośna. Finalnie jednak skończyło się wszystko dla Krzyśmira pouczeniem i zabraniem rangi twórca. Potem Krzyśmir dalej atakował Trąbę. Ale groźby są. To było jak on powiedział, że jest totemem zawisne. I patrz co on mi napisał. I ty mu nie chcesz za to bana dać, jak on mi grozi nadal do Sawi. I rozmowa zeszła na akcję z przeszłości, czasów grania przez Trąbę w gildii ZOS, która była znana z didosowania innych graczy. To ty piszesz mi, Krzysiu, jakby wyszły rzeczy, co robiłeś kiedyś na 1.8, to by nie były kolorowe. Co robiłem, Krzysiu, na 1.8? Możesz napisać. Każdy wie, że w gildii ZOS grałem. Jak miałem 1000 subów, grałem w gildii ZOS, która wycinała. 7 lat temu. Pierwszy filmik to był zaltowanie na kanale. Gratulacje, Krzysiu, każdy to wiesz. Nawet kiedyś się śmieliśmy z tego i to tłumaczyłem. Co jeszcze, Krzysiu? I teraz, aby to wybrzmiało. I Trąba, i Krzysimir, moim zdaniem tutaj nie zachowali się odpowiednio. Problem, jakimi są ataki DDoS, scam SMS-y, czy włamy na konta są na tyle poważne, że bagatelizowanie ich jest strasznie słabe, wręcz żałosne. Straszenie kogoś tym, że nagle straci połączenie z serwerem i odetną mu dostęp do internetu, jest nie na miejscu, nie powinno mieć miejsca. Od twórców wymaga się, by potrafili pomimo chęci, jak to Trąba powiedział, kręcenia kontentu. Tak samo jak Krzysia dla kontentu wyzywałem, że mu żardanki podeptał. Wszystko dla kontentu. Odróżnić, co wypada, a co nie. Dlatego mam nadzieję, że Krzysi mi przestanie kręcić się w kręgach takich osób, bo na pewno na dobre mu to nie wyjdzie. A pamiętajcie, że pomimo tego, że teraz te osoby, które to robią, czują się bezkarne, tak czy siak kiedyś pewnie za to polecą. Co pokazuje między innymi ta sprawa. Przejdźmy teraz do tematu kolejnego kanału, który kradnie content od innych twórców z zagranicy, a co gorsze jeszcze w tym wszystkim zgrywa cwaniaka i nie widzi problemu. Mowa tutaj o gościu z kanału Dylan MC. Wiecie, tak jak Divi w Polsce w gruncie rzeczy odpierdala wszystkie treści 1:1 od Kamana, tak Dylan robi to z paru kanałów. Bardzo ciekawy film na jego temat nagrał Hulking Alpaka, który wcześniej swego czasu nagrał również film o Divim za sprawą Kuszymonsa. Natomiast w skrócie, przedstawił on całą sytuację z Dylanem, to jak twórcy, którzy zostali okradzeni, pisali do niego w tej sprawie, jak ten podrabiał screeny z nimi, by ich oczernić, jak nieumiejętnie tłumaczył się z tego, co robi. I wiecie, ja po całym tym filmie, który obejrzałem u Hulking Alpaki i zaznajomiłem się z tymi treściami, uważam, że jest to po prostu perfidny cwaniak, który wykorzystuje fakt, że platforma nie ogarnęła dalej tematu praw autorskich i zgłaszania treści. Uważam, że nie powinno się go w ogóle nazywać twórcą, a co najwyżej idiotą, który próbuje w łatwy sposób zdobyć sobie cyferki, rozpoznawalność, wiesz, po prostu zarobić. Oczywiście zachęcam was do tego, byście obejrzeli film Hulking Alpaki i sami wypracowali sobie opinię w tym temacie. Moje zdanie natomiast znacie. Nie namawiam was, żebyście hejtowali teraz tego człowieka, natomiast po prostu zgłaszajcie takie treści, bądź informujcie twórców, że coś takiego ma miejsce. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz hashtag kopiowanie, a przypnę ci serduszko. Ja pierdzielę. Robię to tylko dla widzów. A very small percentage of people may hello, hello. Oj, będzie grany Admiros. To będzie trudne. Dobra, ogarnąłem prawie sam. Pierdut. No dobra, udało się. System monitor.
No power. Ej, wydupcyło mi prąd. Trochę creepy jest, jak jest tak ciemno. Mam iść po prostu przed siebie. Na to gra wskazuje. Więc będę szedł. Jak mi się coś wydrze do słuchawki, to boję się o swój monitor, dlatego troszkę się odsunę. Dobra, cały czas idziemy lewo, nie? Cały czas lewo wybieramy. Czy pewnie by było coś innego, jeżeli bym wybrał prawo? A się obsrałem. No, chyba do tego mieliśmy dojść. Aha. O kurwa. Oj, się obsrałem. Ja się mam bać kota? Nie ma opcji, stary. Nie ma opcji, nie? No goni mnie jakiś człowiek kociak, nie? No czego nawalasz te drzwi, nie? Problem jest taki, że się zgubiłem. No nie wiem, gdzie ja mam iść. Nie rogarniam. Czekajcie. Nie no, ale na mnie zarobi Admiros, nie? Przysięgam. Przecież ja obejrzę wszystkie reklamy, żeby obejrzeć u niego ten cały chapter, jak on przechodzi. Jesus, jeszcze druga reklama. Ło, wow, i Hagi Wagi. No way, pa! Ale jazda. I gdzie ja tu mam iść? Aha, uciekam! Aha! Goni mnie Hagi Wagi, Xon! Nie, dobra, zostaw mnie. No nie da się sprintować, nie jestem w stanie nic zrobić, nie? Nie dało się. Ile reklam? Ja pierdzielę, nie? Admiros, kurna, ale gdzieś tych reklam nawalił, nie? No, lekutko się obsrałem. Wiesz co, chodzi, myślisz sobie, że walisz bąka, a idzie z takim lekkim gruzem. Tak się obsrałem, nie? Ale taki lekutki tylko, to nie był jakiś, wiesz... No XD, nie. Dobra, widzowie, na to koniec, nie? No jak chcecie kontynuację, to nie wiem, człowieku, musiałby być naprawdę w opór lajków, nie?